W początku spotkania dzieci wysłuchały wiersza Broniewskiego pod tytułem Pożar. Bez problemów odpowiedziały na zadane im pytania dotyczące zawodu strażaka. Jednak maluchy z niecierpliwością czekały, aż będą mogły zadać własne pytania prawdziwemu strażakowi. Na przykład, dlaczego niektórzy strażacy mają białe hełmy, a niektórzy czerwone. Dowiedzieli się, do czego służy toporek, agregat, przecinali grube druty. Zobaczyli, co znajduje się w wozie strażackim. Mogli nawet włączyć syrenę, która rozbrzmiała na całą miejscowość. Jakiego koloru jest ten hełm? Biały! Biały, tak. Może być czerwony. No właśnie, czyli zawodowcy mają jakie hełmy? Czerwone. No to już teraz będziecie wiedzieć, jak odróżnić. Jak jest strażak w białym hełmie, to jest strażak ochotny. A jak jest czerwony, to jest taki strażak zawodowy, który tą pracę wykonuje na co dzień. Co taki hełm ma? Bo jak wiecie, pożar to jest takie zdarzenie bardzo niebezpieczne, prawda? Gdzie jest dużo ognia, są wysokie temperatury i dlatego strażak, który jedzie do takiej akcji, musi być odpowiednio ubrany. Musi mieć odpowiednie buty, takie mocne, żeby jak stanie gdzieś na gwoździach, żeby nie przebić sobie nogi. Musi mieć takie ubranie, które się nie zapala. Musi mieć na głowie założony hełm, musi mieć rękawice. Dzwoni na straż pożarną. A na jaki numer? 998. Albo jeszcze jest taki jeden numer, tak zwany numer alarmowy, gdzie dzwoniąc pod ten numer można poinformować o każdym zdarzeniu. O wypadku, o pożarze, czy jeśli ktoś zachoruje, prawda, tak nagle, gdzieś ktoś upadnie, straci przytomność. Jest tak zwany numer alarmowy i ten numer to jest 112, czyli 112. Zapamiętacie? Czyli tak, do straży ten numer taki bezpośredni to jest jaki? 9, 8. Jeszcze raz. A wiecie dlaczego ona ma dwa kolory? Nie wiecie. Ta folia ma, po to są dwa kolory, żeby ratownik wiedział, jak przykryć poszkodowanego. Bo przy wypadku, jeśli ktoś ulegnie wypadkowi, to występują bardzo duże utraty ciepła. Organizm się wychładza i to jest też bardzo niebezpieczne. Dlatego jest taka folia aluminiowa i trzeba tego poszkodowanego przykryć. Jeśli jest na przykład zimno, to przykrywamy, żeby się nie wychłodził, tym żółtym kolorem do góry. Natomiast jeśli jest zima, jest zimno, to przykrywamy odwrotnie, złotym do góry. Srebrny. To jest urządzenie, które się stosuje do wykonywania sztucznego oddychania. Jeśli ktoś traci przytomność, wtedy wykonujemy sztuczne oddychanie i masaż serca. Nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ponieważ jesteście jeszcze za mali, ale żebyście widzieli, jak zobaczycie gdzieś, do czego to służy. Jeśli włączony jest alarm, strażacy przybiegają do remizy, przebierają się i wsiadają do samochodu. I też nie ma tak, że oni tak wsiadają byle jak. Jak który przyleci, tak wsiada. Wiadomo, z tamtej strony wsiada kierowca. Obok kierowcy wsiada dowódca, który dowodzi. I pozostali wsiadają tutaj z tyłu. Ten samochód może zabrać 8 ratowników, 8 strażaków. A tam jest notes, bo trzeba z każdego wyjazdu trzeba sporządzić taką notatkę. Gdzie był pożar, ile wody było zużyte, kto był przy tej akcji, trzeba spisać. Wszystko musi być zanotowane. Nożyce do cięcia dróg. Takie urządzenie. Zobaczcie, jaki tutaj gruby drut można przejść. Albo śrubce, nie? Albo ręce.
nie? I to jest podpisane. Oddzielnie, zwróćcie uwagę, że oddzielnie, na oddzielnej ścianie jest wieszak, gdzie tam są, sami kierowcy mają swój strzelec.